Jakiej szerokości ulice są w Jerozolimie? Gdzie jeszcze na świecie są te stare zawody? Pokażemy Państwu, co tu się je. A to nie wódka? Ile to kosztuje? No problem? Kosztuje no problem, na taką cenę najbardziej lubię. Raz, dwa, trzy, cztery. Jakiej szerokości ulice są w Jerozolimie i ogólnie tego typu miastach? Proszę Państwa, szerokość 4 kroki to jest niedobra szerokość. Mierzyło się inaczej. Główne ulice miały szerokość na 2 wielbłądy. To jest jeden wielbłąd objuczony, bo przecież tutaj karawany przychodziły. Jeden wielbłąd, a tam panie idą, bo panie przeszkadzają. Drugi wielbłąd. Na głównych ulicach spotykały się karawany. Tam jest Brama Damasceńska, tam jest jakaś inna. Nie chcę mówić jaka na razie, potem powiem. I przychodziły do miasta karawany z jednej strony i z drugiej. W mieście się ścierały, wymieniały handele, handele, handele. I potem szły do siebie z powrotem. A zatem główne arterie od bramy do bramy były szerokie na 2 wielbłądy. A wszystkie pozostałe były szerokie na 2 osły, albo na człowieka, który brał tragarza, pakunki na plecy, szedł i musiał jeszcze się zmieścić między straganami, które wylewały się na ulicę. Chodźmy jeszcze, pokażę Państwu klocek hamulcowy. Przepiękne rozwiązanie, stara opona na łańcuchu, przyczepiona tutaj do ośki. I teraz uwaga, dociskamy tę starą oponę i hamuję ob róg. Mogę wskoczyć ob nóż i pięknie hamuję. O, już mi wózek nie ucieknie z górki na pazurki. Przepiękny klocek hamulcowy. Jak to klocek? Hamulec. Pana, ja jestem hamulec, tak? Dociskam klocek, to ja jestem hamulec. Dziękuję bardzo. To jest lodówka. Nie wolno jej postawić na cudzej ulicy, ale przecież może wisieć nad cudzą ulicą. Tutaj są nasze drzwi od naszego sklepu i lodówka przyczepiona na takim łańcuchu elegancko. Z tej strony widać, że to jest lodówka. Rano po otwarciu sklepu wyjeżdża na miasto, a jakby przyszła policja i miała jakieś pretensje, zamykamy ją do bramy. Nigdy nie stała na zewnątrz. Ale panie policjancie, jakie na zewnątrz? Jakie przecież... Ona już jest w środku. Stoi kółkami na mojej ziemi. Co pan sprzedaje? Hi, you speak English? Yeah. Spanish? Spanish. Russian? Paruski? Nie. What do you speak? Arabic. Arabic. I don't speak Arabic. What do you have? What's this? What? Kamer Hindi. What is this? Co to jest? O, ukłoni się zanim naleje. A to nie wódka? Ile to kosztuje? No problem? Kosztuje no problem, na taką cenę najbardziej lubię. W promocji no problem.